Dam, dam, dam! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja Nitek jestem. Nagranie pochodzi ze streamu twitch.tv/nitek69. Tam streamuję. Często gramy w Die for Valhalla, gdzie taki challenge jest, żeby przejść to demo. Nie wiem, czy przejdę to demo, zobaczymy. Polska gra dzisiaj wjeżdżała, dzisiaj premierę ma na Kickstarterze, jej Kickstarter. I dopiero się będzie kręcić ta gra, mam nadzieję. Zobaczymy. Temat pochodzi z Polski. Niestety o studiu za dużo nie poczytałem, więc jestem taki trochę nieprzygotowany, ale w wannie oglądałem Netflixa i... No i nie poczytałem. Jedziemy. To chyba jest schodzona nowa lanka. Zobaczymy. Ja nie grałem w to. Level 1. Granos Virtutis Sinususis i Tutatis. To tutaj taki Virtutis. Ty, wszystkie takie same są. Czemu jestem P4 w ogóle? Nie wiem, ale weźmy. Wziąłem niebieską, nie wiem, jak Elza z Frozen. Cii. Midgard is threatened by monstrous forces. Odin said fearless Valkyrie. To Valkyriami będziemy walczyć. Valkyria. Żeby złapać potwory i zmusić odpowiedzialnych za ich przy co? Patrzcie, tutorial jest. O kurde, a jak to demo jest takie, żeby grał tu teraz 6 godzin? Ja mam nadzieję, że nie jest całym szacunkiem, ale nie róbcie taki długi demo. Idziemy w tutorial, bo to by się okazać, że tu był jakiś... Że to nie jest to, co myślałem. Wyglądało mi to na chodzone bicie. Dobrze. Słabo mnie słychać? Nie wiem, czy mnie słabo słychać. Stop monsters in the land of men. O, fajnie wygląda nawet. Czy mnie dobrze słychać? Musicie potwierdzić, czy mnie dobrze słychać, moi drodzy. Czekajcie chwilę. Zaingeruję w głośność tutaj jeszcze. Chyba teraz działa. Wyobrażam se takich brudaczy, co tam przy kufelku piwa robią. To chyba nie świadczy o mnie najlepiej. Dobra, chyba działa to ściszenie, dobra. Nie ma nóg. Nie ma nóg, 2 na 10. Za głośno mówicie, że jest. Jest tutaj... Nie mam opcji, poczekajcie, musimy to przyciszyć tak naprawdę. Mówię wam, to jest stado brodaczy, którzy siedzą nad kufelkiem. Czy teraz jest lepiej coś, moi drodzy? Halo, halo? Strasznie głośno faktycznie jest. Teraz jest lepiej coś? Raz, dwa, trzy. Czy teraz jest lepiej? Halo, halo? Ja sobie to wytnę, spoko. Jest dobrze? Okej, jest? Mówicie? Dociszyłem mocno. Mam nadzieję, że potem coś będzie słychać, okej. No dobra, to lecimy. Stop monsters in the land of men. Patrzcie, jak ona jest taka... dotknę cię. Tu jest atak. Chodź. Ja jakieś włócznie mroku. O, jakie serduszko zdobyłem, dobra. Nie kurde, widzicie, miałbym lepsze pewnie pojęcie... Aha, bo tu są dwa ataki. Dobra, jest mocny atak i słabszy, ale mamy pełną energię, więc nie zbieramy serduszek, ale mamy tutaj też jakąś kosę. A może tutaj nie zbieramy nic? O, i rolka jest, unik w sensie, dobra. Wszystko ponaciskałem. Run or escape, dobra. No już wiem, aha, biec można. Remember, in the world of men, you can die. No dobra, ten tutorial był taki zbędny. O, jesteśmy. Użyj bohaterów z Valhalla. Patrzcie, jak Lost Vikings. Trzy typy. Gość z aksami, gość z tarczą i mieczem i gość z łukiem. Mogą skakać, to czekajcie, weźmiemy se z mieczem. Czekajcie, bo muszę zapukać mu do grobu. No nieźle, mam miseczki D, a głos ma jak przepity Janusz spod budki z piwem. Mogą skakać. Nie wiem, czy to babeczka, czy gościu. Dobra, nieważne, wikingowie, jedziemy z koksem. Patrzcie, zbieramy tu expa chyba, serduchy są. I bo mamy level 1, faktycznie. Mogą skakać, biegać, tańczyć, pływać, w tańcu ruchu wypoczywać. Zbieraj tu aksa, mamy chyba jakieś boosty, żeśmy dostali. Glory Orbs. Dobra, tutaj dostajemy expa. Odyn będzie ten błogosławił i będę lepszym heroesem. Patrzcie, jaką mam maskę, jak jestem zamaskowany wiking teraz. To bardzo chwytliwy pomysł na piosenkę, taka wiecie, prysznicówka, potem wchodzicie sobie do podprysznic. Chwytliwe. Dobra, air to send viking back to Valhalla, he will lose all his glory, but you could need it sometimes. Dobra, to co, do Valhalla? Tis, postawiłem mu na grobek i on umarł. Go pogrzebałem.
You can die by the sword. Była kiedyś taka gra, nie wiem czy znacie. Bardzo fajna, ale koboldy iście wkurzające. Dobra, bądź uważny. Ja z kufelkiem siedzę? Nie. Nie mam kufelka. Tu jest przeciwnik za krzakami. Dobra. Wydawaj tu wikinga. Będziemy teraz wiksować. Ciekawe czy jest krew i flaki. O, patrzcie, nowy typo. Bij krzaki! Bij, o, jaki krzem... Ja, idzie jakiś gnom gaciowy, ty, patrzcie jaki... Ty, gore było, ty pochla... Ja po... Obciąłem mu głowę! Przeszedłem level, to już jest challenge? To wszystko? Nie, bo to są levele, teraz idziemy. Idziemy. Exploding bar scan hit. To takie nawalanka chodzą, no to dobrze wyglądało na screenach. To się na screenach wyglądało to tak, jak wygląda teraz, tylko że... Bij krzaki! Dobra. Mamy a można byczułkę podnieść? Chyba nie można. O ku... Zabiłem go! Bo ja myślałem, że można... Że Y to podnoszenie, a to się okazało, że to był ten drugi cios. No jak głupi. Zabiłem go. Gnom gaciowy Soul Park, tak jest, prykach! Chodź tutaj, synek. Bo cię... Przepraszam, nie chciałem cię zabijać. Idziemy. Bijemy krzaki. Jo, jaki pająk idzie! O ty, patrzcie go. To jesteśmy chyba... Gra osadzona mocno w Australii, widzę. To pająki z paskami zdrowia. Oho, jakaś krew jest. To nie zbieraj tego serca, głupku. Dobra, nie bierzemy tego, bo... Aż bębny weszło, to jest aktywacja głosem. Dobra, jest pierwszy pająk. To jakiś Loki jest na przeciwniku, chyba nie ma. Dobra, bierzemy go. Pięknie zwiksowany, dostałem maskę i 50 twarzy wikingów. Idziemy. Dobra. Płonę cały aż. O Jezu, co tu się dzieje? Jezu, jak w Rezydencie w ogóle. Co to za jakaś pajęcza impreza w ogóle? My spider sense is tingling. Ding, 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 ding. Dawaj go tu. Dobra, mamy go. Zaorane. Nie, pozbierałem tyle rzeczy, że w sumie nawet nie wiem, co mi to dało. Nie chcę grać ucznikiem. Co to jest? Co tu się dzieje? Aż mam dreszcze. No jakiś czerwony pająk z piorunami. A mi coś tu niebieskiego schodzi. Tarczą go tutaj. Chcz. Dobra, czekajcie, bijemy go. Może dobrze by było grać ucznikiem. Kurde, nie wiem. Nie wiem jak tutaj są licia... Boże, życia liczone. Tylko żeby stracimy całego expa. Nie, to nie. Co on taki? On zostawia pioruny po sobie. Aaa, widzicie. Ty, a co jest moją energią? To żółte czy to niebieskie? Bo ja teraz nie wiem. Tak szczerze mówiąc, to niebieskie. O Jezu, to mam tak mało HP, to bij krzaki. I czekajcie. O, jakiś specjalny cios użyłem. Dobra, zabity. Pięknie. Idziemy. To były pająki, były jakieś Skandynawii, tylko wikingowie je wycięli, no właśnie. Skrócili im expa, idziemy. Wow, ale tarantula. Użyłem tutaj paska wiksy. O Jezus, ale mnie zabije zaraz. O nie, tam są uwięzieni moi pobratymcy. O mój Boże, ty, ej, wow. Dobra, mamy po temacie. O, jaki golas. Ale męskie głosy na wszystkie postaci żeńskie nie wszystkim się spodobają. Już widzę, że szczuka czy tam sznuka już do was dzwoni. O, patrzcie jaki ten, potrójny ten. Chyba nie przejdziemy tego domka. No sorry, chyba nie wygramy. Czekajcie tu. Skupmy się. Fokus. Fraguj. Kurde, no i... I patrzcie, ale demko się nie kończy na szczęście. Dobra, nie ma problemu. Ty, on mi tą babeczkę zabił. Ty, widzicie, zaatakował mnie. Pięknie, zaorany. Pua! Czterech zginęło. Spoko. Nie ma jeszcze jakiejś death penalty, więc jeszcze luzi. O Jezu, ale tu jest dużo leveli w ogóle. Idziemy tutaj do lasu dalej. We must go deeper. Dobry wieczór, Necroskop. Hej, hej. Peta już wysyła skargę, że męczysz pająki. No. Już tam na Kickstartera wchodzą i już piszą, ja już to widzę. Żeby zaprzestanie używania futerek. Kurczę, a mamy trochę expa, w sumie level 1. To jeszcze nie mamy dużo expa, idziemy. Zastanawiam się, czy to jest proceduralnie generowane, czy to... O, co to jakiś ten, jakiś pająk taki z kłami, widzicie go? Ty patrzcie, next choice... Jezu, gnom gaciowy znowu! O Jezu! To są te!
woreczki, przyklejki z Half-Life'a, co tam były, straszyły na... Kurde, na... Co? O fuj, zaorali mnie, ty patrzcie ich. Jakie odważne to, a co to? Coś odpaliłem. O, pojawiły się beczki. No, zginąć to tu jest troszkę łatwo, powiem wam, ale... Kurde, nie mam jeszcze tutaj taktyki, dobra. Jedzie tu we mnie szczałami. Szczała jak leciała, leciała jak szczała. Gin. Ja. Pięknie. Udało się coś tutaj wskurać nawet. Okej. Okay. Idziemy. No ładnie. Ciekawe czy by... O kurde. Nawet nie wiem kiedy mi to zrobił. Ciekawe czy będzie tutaj jakieś multi. Pewnie będzie. Aha, chyba jest. Jest chyba planowane, bo z tego co widziałem to... To dość sporo. O Jezus. Czemu te dolomity, czy stalagmity, czy co to tam z góry leci i ich nie atakuje? O Jezu. A ja się zastanawiam, gdzie tu... Hopsa, hops! Chyba umieramy, umieramy! O nie! Zaś ta beczka. Otwieraj, otwieraj! O Jezus, zaraz mi umrze Walkiria. To chyba nie świadczy o mnie najlepiej. Kurde, chciałem aktywować beczkę i nie wyszło. Kurde no. Ty, patrzcie, nie mam kim walczyć. Nie, tu łucznik jest. Bierz, bierz, bierz. Otwieraj! Otwieraj łucznika! Dobrze. Chwila, bo tu się muszę, wiecie, okiełznać sterowanie muszę trochę, bo ja tutaj taki nubek jestem. Jeszcze nie wiem, co do czego służy. Tutorial był dla mnie za krótki. Nie wiem, żartuję, ale... Ale muszę się tutaj wczuć w rolę wikinga na polowaniu. O kurde, wpadłem w te kolce. Ty, no i nie mam... Umarłem. I co teraz? Co, to koniec gry jest? Napisy... Ty, to jest proceduralnie generowane! O kurde. 10 minut jeszcze. Chyba będę musiał podciągnąć challenge następnym razem, albo kiedy będę sam. Niemniej jednak gra się spoko, chociaż tutaj dla mnie to takie sterowanie, nie wiem, bez loka, jakoś tak się nie wiem przyzwyczaić do takich typowych brawlerów, zwłaszcza, że tutaj jest tak bardziej jednak taka intymność względna jest zachowana między walką z przeciwnikiem. Takie bardziej właśnie Salt and Sanctuary trochę. To jest bardzo fajne, tylko że to sterowanie jakoś bez... jakoś tak nie wiem się przedstawić tego. Aha, znowu Lightning Striker żeśmy zdobyli. Aha, bo to jest tutaj. Kiedyś tam pójdę do góry też. Widziałem, już tak dziwnie mi. No spokojnie, parę enemy attack, dobra, widzicie. A patrzcie, story mode jest tak blisko. No dobra, spróbujemy, bo po północy jeszcze mamy 12 minut, zagramy w Snipera Ghost Warriora Chi. I będziemy siedzieć w krzakach przez 20 minut i nic się nie będzie działo. Zobaczymy, co też tam CIA... Biuro się... Ja zapomniałem postaci sobie, co ja robię. CIA Games robi. Ale jest spoko. Jest spoko. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, to Die for Valhalla aktualnie się kickstarteruje. Kickstarteruje się, gdyby ktoś tam reflektował, to sobie może zawsze tam zajść i zobaczyć. Jak ktoś w oczekiwaniu na Die for Valhalla szuka czegoś podobnego, to jest japoński indyk Lost Castle i jest jeszcze taka rzecz do polecenia jak Rampage Knights. Oby takie w ten sam deseń zrobione giereczki. W sensie też chodzone mordoklepki. Trochę inaczej skonstruowane, bo tam na bazie rogalowych pomieszczeń, które się zestawiają, nie taką mapą świata, więc trochę inaczej, ale generalnie też mordoklepki, więc gdybyście chcieli, to takie tematy, które przychodzą mi do głowy najszybciej, to te dwa, no ale oczywiście zagrycia Die for Valhalla, które jeżeli ktoś chce, to może się tam zaopiekować, ale fajne. Fajnie, tamte tematy były dobre, tutaj czuć, znaczy ja tak czuję, że mi się gra w to podobnie, a tamte było przecież dobre, więc jest w porządku. Wolę fajnie. Mother Russia Blitz. O, no to Firewake, patrzcie, super. Blacharnia teraz gra w gry, bo ma GeForce'a. Idziemy odblokować drugiego story. Ty patrzcie, może zdążyć. A tam jest trzeci jeszcze story mode. No, także...
jak na produkcję polską, chociaż mi, tak jak mówię, bardzo często indyki polskie mocno mnie zaskakują ostatnim czasy, bardziej pozytywnie niż negatywnie, i co jest, jak widać na razie, tendencję zwyżkową w tym, co jest fajne. Tutaj For Valhalla, jak będzie orany sobie tam dalej, to zapowiada się też całkiem fajnie. Zastanawiam się, jak szybko będzie tryb easy wprowadzony. Jak w Butcherze na przykład. Bo będą płakać, że będzie za łatwo. To takie przykre jest. To jest takie przykre, moi drodzy. Castle Crashers. No, też podobno. Koopa na PS4. No to ładnie. To cieszę się, że wam też się podobało. Także Die for War. No bo to ja generalnie gram na PC-cie, więc ja myślę, że to chyba nie jest tylko konsolowa sprawa. Także cieszę się, że wam się podobało. Ja to zawsze, wiecie, jestem taki... Kurczę, a myśmy umarli, a ja teraz nie zwróciłem uwagi, czy na przykład, czy się przeniosły te rzeczy, które żeśmy odblokowali, czy nas wyzerowało całkowicie. Chyba mnie wyzerowało, bo nie mam tego. O kurka, no to nieźle tu. To kara jest sroga, jak się przegra, bo trzeba znowu sobie zeskillować Walkirię. Bo jak zbieram te... glory punkty, to widzę, że nie dostaję HP znowu. Więc zeruję też ten. To, nie wiem, czy jesteś, Krzyśku, rada z doświadczenia, taki pro tip. To jest rzecz, która może zniechęcać do grania. W sensie, jak jest taki wipe kompletny postaci przy śmierci i nie ma progresu, to jest, różnie z tym bywa, różnie rogale są postrzegane przez to. Na przykład obrywało się ja zawsze coś pokazywałem, zawsze jest jedna osoba, która pyta, czy jest przynoszenie progresu postaci. To jest takie, wiesz, to jest takie uczucie takiej bezsilności. Ja to tam, mi to nie przeszkadza, ale wiem, że jest taka tendencja, że zawsze fajnie, jak coś tam się jednak przeniesie. Że ten czas nie jest stracony na marne. O Jezus Maria! To tak tylko mówię, bo właśnie zauważyłem, że to się przynosi. Ale to ja wiem, że to jest koncept i tak dalej, nie wiem, co tylko mówię. W Badass Hero też się mądrzyłem. Grałem, więc spoko. No. A, to będzie tylko... Jest tym, co grasz, to będzie tylko w trybie Iron Man. A, no to widzicie. Ale Vokarol, nie właśnie, ale Wipe to nie taki... Widzisz, ale Vokarol... Cześć Lasowy, dobry wieczór, ale w Vokarol Wipe tam nie jest to nie o to chodzi. W Enter the Gungeon jak grasz, to odblokowujesz sobie bronię i gdzieś tam masz te unlocki. W Rogue Legacy odblokowywałeś poza coraz to nowszymi tych chorobami, które tam dochodziły do tych postaci, miałeś drzewko skilli, na które pracowałeś za każdym ranem i wykupowałeś sobie za jakieś tam hajsy i to ci zostawało, mimo tego, że ty umierałeś. I zdarzają się gry, które nie mają czegoś takiego. W Spelunki jedynym, co przenosisz, jest tak naprawdę kodeks informacji o świecie, plus w Spelunki jest skróty, jeżeli sobie zrobiłeś. I tam się zupełnie nic nie przenosi. I Spelunki obrywało za to, że jest właśnie grą taką, która nie szanuje gracza, bo po śmierci zostawia go z niczym. I to jest taka rzecz, która... Ja wiem, bo ja na YouTubie mam często to pod rogalami, że już pamiętam o tym, jak coś robię, gram w rogale, żeby to sprawdzać, czy jest właśnie przenoszenie progresu jakiegokolwiek. Więc w Enter the Gungeon wipe jest, ale zawsze masz coś odblokowanego. O, dobra, to jest... O, tu, no, to jest, że te skille losowe, to znamy. Level zap? Nie, to Healthy Glory, dobra, jeszcze raz. Trzymaj preclak! Ale mała aktywność, Kakashi napisał. No na YouTubie mało osób to ma aktywność. Nie Rocket League, tylko Rogue Legacy. A, chyba, że tam mieliście. Dobra, idziemy dalej. Ty, a ja myślałem, że idziemy odblokować story mode'a, a to nie był story mode. Dobra, moi drodzy, którą to mamy godzinę? 23:55. Idziemy zaraz zrobić snajpera jeszcze.
Ja myślę, że Die for Valhalla przymęczę. Tam dużo czasu jest na ten challenge. Teraz już wiem, z czym to się je. Może będę miał tą łatwiejszą wersję. To wtedy podołamy. Ja bym tam przeszedł, zajęło nam trochę czasu tylko. Dobra. Idziemy. Idziemy. Dobra. Pięknie, wszyscy tu wyorani, wychłostani, level 6 wbity. O kurde, tak wpadłem w taki cug, że myślałem, że już jestem nieśmiertelny prawie. Kurde, nie uciekaj, że ty... Dziadu, no. O, skończyłem level. No, ja wiem, Szymon, zdaję sobie sprawę, ale wiesz, jeżeli w nasyconym rynku indyków, gdzie jest bardzo dużo rogali i gier z proceduralnie generowaną zawartością, no to musi być haczyk jakiś taki, wiesz. Mając bardzo duży... On nie żyje, ale strzała mu się giba. O Jezus! Chodź ze mną! Potrzebuję twojej pomocy! Więc wiesz, trzeba zważać. Ja wiem, czy... Ja nie wiem, nie znam się, ja nie robię gier, ja gram w gry. Mi nie przeszkadza totalny wipe. Co prawda, to jest najgorsza kara, totalny wipe. Czy najgorsza kara? Wiadomo, że gra się w te gry właśnie po to, żeby było takie niebezpieczeństwo gdzieś z tyłu głowy. Emotions i te sprawy, tak jest szmeges. Ale wiadomo. Tak jak mówię, no znamy, bo Karol, były przecież przypadki zaniżania poziomów trudności, mimo tego, że gry były pierwotnie projektowane pod mega wielkie hardcory, to też się nie wzięło znikąd. Więc... no... Kwestie biznesowe. Oj! 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 Ten rage w oczach. Oj, kurde, zginąłem. Co to jest? To jest story mode? Nie. Tyle, co to jest? Co, gdzie myśmy tu przyszli? Do jakiegoś miejsca ze skrzynką? Kill 'em all. Co tu się tu dzieje? Halo? Gives double glory when low HP. Ci zaorali ich, ty patrz jakie leszcze to były. Jestem lepszy od NPC-ów. Easy. To nie był stary mod. No, właśnie Firewalk, dlatego mówię, że to jest taka rzecz, dlatego też tutaj wspomniałem o tym, że no to jest taka rzecz, która zniechęca często, no bo wiecie, jak nie macie progresu, to się okazuje, że wszystko jest za trudne i to tak jak w Dark Soulsach giniecie i też wszystko tracicie i potem niby możecie to odzyskać, ale jednak wracacie i umieracie gdzieś po drodze i to wszystko rzutuje na te takie poziomy trudności, to dlatego się robią te gry potem dla nie wszystkich, a no obecnie no to pieniądz, nie, więc tylko tak wspomniałem o tym, że to jest taka rzecz, po prostu, tak się dzieje. O Jezus. O Jezus! O Jezus! Cholera, wysadziłem się tam, kurde! Głupi, polazłem w te beczki. Gdzie uciekasz? Halo? Halo? Oh.
O nie! Ale wiecie co, poczekajmy jeszcze z tym snajpem chwilę, bo ja może mi się uda zobaczyć tego bossa, co? Tutaj, byłoby gipko, chociaż widzę, że gra mnie coraz bardziej nie lubi. Git good, nitka, git good. Get wrecked. Jej, udało się. Ty, co to było? To był story mode, nie? Jest boss! Dam, dam, dam! Idziemy na bossa! O mój Boże! Szybko umieramy teraz! Patrzcie, udało mi się dojść do bossa! Nie wiem, z czego się cieszę, ale idźmy na bossa. Chodźmy, uwaga! Idziemy. Nigdy nie wiedziałem, ja potrzebuję się spieszyć. O Jezu. Dobra, idziemy fiksatorską walkirią z wielkim mieczem. Idziemy. Jezu, umrę w trymiga, ja wam to mówię. O Jezus, już coś się tu idzie. O Boże, to jakaś noga! Ale fajna noga była. Podoba mi się. Kurde, i te dziady. Dziady z Half-Life'a. What the fuck? O Jezu, dwie nogi w jednym były, widzieliście to? O! Nogi jak Sharon Stone! O kurde, ale się musiało wkurzyć. Ty umarły masz. O Jezus. Ja wiem, co tu się dzieje. To jest tak, że na początek dają ci przeciwnika tutaj, takiego, żebyś taki sobie pomyślał. Easy. O właśnie, kurwa, i wychodzi. Wychodzi, kurwa. Wiedziałem, że tak będzie. O Jezus Maria, przestań tu jakimiś alienami straszyć, panie. Czekaj, nie cię lać. A ja od gazów nie mam energii. Dobra, nie leci energia, spoko. O kurde. O, zżygał się kurde ogniem, no wiecie co? Tego nie było w kontrakcie. Jezu, przeżyłem to. Nie wierzę. O, to nie przeżyłem tego, to jest... To łatwo uwierzyć w to. Dobrze. Jezus Maria, jak na porodówce w Kieleckim. O kurde. Ej, te kolce jednak mi zabierają życie, nie wiedziałem! Nie. O nie. Okej, mam już pikawę. Jak na Soulsach. Nie. Git good! Jej! Kurna! Nie! Umarłem! Nie, zalicz mi to! Zalicz mi to, bo mnie... Zalicz mi to! Szybko, patrzcie, co on mi tam liże mnie! Bigo!
Pigo! Uciekaj! Uciekaj, Jezus! Jezus! Uciekaj! Boże, niech to będzie... Nie! Jezu! Jezu! Przestań! Przestań Jest! Udało się! Git good! Oh yeah! Zygurd! Zygurd! Aż się popłakałem prawie. Czy to koniec już dema? To chyba nie koniec dema, ale na tyle mamy czas dzisiaj. Nie wiem, czy to koniec dema, czy to też nie koniec dema, ale dla mnie to koniec dema na dzisiaj. Nie wiem, czy jest jakiś save, czy też nie ma. Uaa, monster save! Dobra, no ja dzisiaj już ten, pograłbym, bo spoko, spoko, ale wiecie, ja też dużo Valve i przez te projekty nie gram. Cieszę się jednak, że mogę wam pokazać Die for Valhalla, polski projekt na Kickstarterze obecnie, jeżeli chcecie wesprzyjcie, jeżeli nie, czekajcie aż... Mam nadzieję, że się zrealizuje i będzie można zagrać kiedyś fulla, będzie koopa. A, wersja tak stara, że nie ma congratulations z ekranu. Ja jestem Nitek, dzięki serdecznym osobom, które wyglądały to, ja pewnie gdzieś to poprzecinam na YouTube w jakimś terminie. No, także Kickstarter, Die for Valhalla, polski temat. Spoko, spoko. Jak ktoś lubi chodzone na walaneczki, dobry taki ten. Dzięki serdeczne, widzimy się przy następnej okazji. Nitek, Die for Valhalla. Adieu!